Witam Was wszystkich serdecznie w holu lumpeksowym. Jak wiecie, dla mnie weekend bez męża równa się wypad na lumpeksy do Nowego Dworu Mazowieckiego i tym razem było to samo. Wydałam dosyć sporo, bo około 100 zł. Moje usprawiedliwienie jest takie, że zahaczyłam o lump, gdzie jest rzeczy na wagę. Nie tak jak zwykle po 2 zł sztuka, tylko na wagę 38 zł. Do tego było dużo dodatków, ja wzięłam, które się liczą inaczej, które są ciężkie, no i suma summarum wyszło jak wyszło. Jest tego na tyle dużo, że podzielę na kilka mniejszych holów i zacznę od okryć wierzchnich, że tak to powiem, nie przeciągając dłużej, po prostu zacznę. A zacznę od takiej bluzy, ona jest koloru takiego brązowego, wpadającego w lekki złoty, bym tak powiedziała. Materiał, jak widać, sztruksowy i dla mnie jest osobiście bardzo fajnie ta bluza wykończona, ponieważ ma takie materiałowe wstawki. Do tego ma dekolcik rozpinany na guziczki, ma kieszonki na piersiach. Jest dosyć oversize'owy, lekko nietoperkowy. Dlaczego go wzięłam? Ja nie wiem, czy to jest w tym momencie w modzie, czy ktoś tak chodzi, nie chodzi. Po prostu mi się przyjemnie skojarzyła ta bluza, a skojarzyła mi się z Indianami, z kowbojami, z stylem boho, hippie i już się wyobraziłam w shortach z wyższym stanem, może nawet niższym. Do tego duże okulary w stylu pilotki. Może jakaś indyjska opaska, warkocze, do tego albo moje botki skórzane na obcasie, albo płaskie z takimi indyjskimi frędzlami i po prostu jazda. Tak sobie to wyobrażam. Abyście chcieli zobaczyć moją stylizację w takim stylu, to dajcie znać. Może nakręcę, zobaczymy. W każdym razie to tak wygląda. Zaraz pewnie zobaczycie na mnie na przebitkach tak ogólnie, jak to wygląda. Bez większych stylizacji, po prostu do zwykłych jeansów. I tyle, jeśli chodzi o tą bluzę. Uważam, że jest bardzo fajna. Jak wiecie, wszystko, co ma starą metkę tego typu, uważam za vintage. Nie będę nawet próbowała tego przeczytać. Po prostu powiem, że rozmiar 40 i ja to kupiłam akurat za 2 zł. Kolejna rzecz za 2 zł to jest taka kurtka, płaszczyk, marynarka. Nie wiem, jak to określić. Kolor taki, to jest na pewno 100% bawełna. Kolor takiego fajnego, ciemnego jeansu. Co mi się w tym podobało, to podobały mi się te hafty, te naszycia, te ozdoby. Po prostu są przecudne. Ma niestety poduszeczki, które będą musiała wypruć. Masakra ze mną. Wypruć. Jest naprawdę przeogromna, bardzo oversize'owa. Ma też bardzo fajne zapięcia z przodu, takie w stylu azjatyckim. Wiecie, Chiny, Japonia, te sprawy. No wiecie, o co chodzi. Taki daleki wschód, że tak powiem. Czy to ma jakąś markę? Ma Coline chyba, rozmiar M, ale to jest takie, wiecie, ogromne, ogromne M. Moja mama jak to zobaczyła, bo byłam z moją mamą, to stwierdziła: Ala, daj sobie spokój, przecież to jest takie sprane, zniszczone i w ogóle, daj sobie spokój. No i też jest przeogromne, gubisz w tym swoją figurę, swoją kobiecość i tak dalej i ja mam to totalnie gdzieś. To, jak to fenomenalnie wygląda, sposób wykonania i tak dalej jest niesamowity. Tak wygląda z tyłu, więc mi to nie przeszkadza w żaden możliwy sposób, że to jest zniszczone i też widzę to do shortów, do czarnych botków, do zwykłego białego t-shirta. Uważam, że będzie bardzo fajnie wyglądać, żeby narzucić na siebie wieczorem, kiedy jest chłodniej, albo rano, kiedy też jest chłodniej, jak się jedzie do pracy na 8 czy coś takiego. No wiecie, o co chodzi, po prostu, żeby tak nonszelacko na siebie narzucić. I jazda. Kolejną, tym razem chyba marynarką to tak nazwała, jest taka biała, o ile się nie mylę, lniana. Dałam mojemu tacie do pomacania, mój tata jest dobry w materiałach i też stwierdził, że to jest
prawdopodobnie w 99% 100% len, bo no czuję się, że to jest len. Nie wiem, czy zobaczycie to na przybliżeniu, ale to nie jest taki zwykły gładki materiał, tylko ma takie jakby hafty, wytłoczenia, więc nie jest taki po prostu zwykły, prosty, ale ma w sobie fikuśne coś. Jest też naprawdę ogromny rozmiar R, Marc Aurel, mam nadzieję, że dobrze przeczytałam, takie vintage coś. Też jest naprawdę przeogromna, przekozacka. Ma kieszonki, ma takie fajne oldschoolowe guziki, ostrość próbuję złapać. Coś tam chyba się złapało i też to widzę właśnie w ten sposób, albo do shortów i do jakichś prostych butów, albo właśnie tak jak teraz jestem ubrana tylko pod spodem, albo koszula, albo zwykły biały t-shirt i będzie strój zrobiony, nonszelencki, casualowy, uważam, że będzie bardzo fajny, trzeba po prostu tylko delikatnie to wybrać w jakimś lekkim odplamiaczu, wybielaczu, żeby nabrało świeżości i uważam, że bardzo fajnie będzie się sprawdzać w lato, nawet właśnie w takie dni, kiedy jest niby bardzo ciepło, ale jest taki lekki chłodny wiaterek, więc len fajnie będzie przepuszczać powietrze, a człowiek się nie zgrzeje. Kolejna rzecz też jest taką marynarką, płaszczykiem za 2 złote. Bardzo ciemny, fajny granat, ma miłe detale, na przykład takie mankiety, fajne guziczki, jest ostrość, chyba jest ostrość, fajne guziczki, jest naprawdę oversize'owa, duże eleganckie klapy, dwurzędowe guziki, nie wiem czy to się da, widzicie czy nie widzicie, chyba widzicie, dwurzędowe guziki, bardzo duża. Niestety ktoś mi urwał metkę, był głodny i ją zjadł, więc nie wiem jaki to konkretnie rozmiar, ale naprawdę bardzo, bardzo duży albo bardzo, bardzo oversize'owa. Z przodu bardzo fajnie leży, z tyłu trochę poszerza, ale da się przeżyć. W każdym razie też biały t-shirt, zwykłe jeansy, botki i człowiek jest zrobiony, bo ta marynarka jakby całą tą stylizację zbiera do kupy i dodaje takiego lekkiego francuskiego pazura, więc wzięłam. Ostatnią bonusową rzeczą od czapy, jaką wam w tym momencie pokażę, nie marynarka, nie ala płaszczyk, narzutka, bla bla bla, bo spodenki. Spodenki lniane, bardzo fajne, przewiewne, cienkie, takie kremowe, są dłuższe, to nie są takie typowe shorty, tylko to są takie dłuższe, to się chyba nazywają bahamy, czy coś takiego. Z przodu kieszonki zapinane na guziczki, z tyłu kieszonki zapinane na guziczki, firma Ecology, rozmiar 10, inaczej 12 i 100% len, jak mówiłam. Nie będę ich przymierzać, nie będę ich pokazywać, jak wyglądam w nich, ponieważ nie widzę zbytnio sensu, bo to są zwykłe spodenki lniane. Nie kupiłam ich ze względu na wygląd, kupiłam je ze względu na praktyczność. W momencie, kiedy się pojedzie na wakacje i nie chce się wyglądać super ekstra, po prostu chce się mieć na sobie wygodne, przewiewne ciuchy, bo idzie się tak typowo zwiedzać, czy zwiedzać jakiś zamek na szczycie, trzeba się wdrapać, czy chce się, nie wiem, pochodzić po lesie, po, no wiecie o co chodzi, że po prostu chce się być ubrany wygodnie, tak żeby nie było, no wiecie o co chodzi, nawet nie muszę wam tłumaczyć i stwierdziłam, że takie spodnie jak najbardziej mi się przydadzą w lata najgorsze upały, żeby było miło i przyjemnie i przewiewnie i wiecie o co chodzi, a spodenki 2 złote, więc sprzedane. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o mój haul lumpeksowy. Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas, że będziecie mieli udany dzień i do zobaczenia, pa pa!